Witam wszystkich. Kolejny Facebook Live i kolejny wywiad, tym razem z Akademią One More Time. Z nami jest Adrian i zadam mu parę pytań, żebyśmy się mogli dowiedzieć troszeczkę więcej o placówce szkoleniowej. Cześć Adrian. Cześć Adytko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dobrze, może tak, zaczniemy od tego, wiecie, ja każdą placówkę znam, dlatego że byłam przy każdym procesie akredytacyjnym, także to, że zadaję pytania, to dlatego, że chciałabym wam jeszcze bardziej przybliżyć tą placówkę. I zaczniemy od tego, że Akademia One More Time była najpierw placówką CPD, czyli prowadziła tylko Continue Education Development, czyli takie kursy krótkie. Natomiast w niedługim czasie tak podnieśli swojej jakby no, zakres szkoleniowy, że zaczęli się ubiegać o akredytację personal trenera, no i oczywiście uzyskali tą akredytację, więc gratulacje, więc to taki mój wstęp co do placówki One More Time. I moje pierwsze pytanie, powiedz mi, kiedy powstała szkoła i powiedz mi, w jakich miastach można z wami robić szkolenia? Znaczy, szkoła powstała w roku 2019. Tak naprawdę, no właśnie na rok 2019 tutaj upatruję rozpoczęcie naszej działalności, aczkolwiek dopiero w 2020 tak na dobre wystartowaliśmy. I na samym początku można było nas znaleźć tylko w Poznaniu. Kilka miesięcy później już szkoliliśmy w Krakowie, a teraz także mamy dostępną ofertę we Wrocławiu. No i w bardzo bliskiej przyszłości planujemy również prowadzić szkolenia w Trójmieście oraz w Warszawie. Także takich 5 lokacji już za chwilę będzie możliwe. Czyli bardzo szybka ekspansja. Start i pam! I już jesteście. Super. No tak, się pojawiło zainteresowanie. Ludzie do nas pisali, prosili, żebyśmy zaczęli organizować szkolenia w innych miastach. No to musieliśmy wyjść naprzeciw tym prośbom. No i wyszliśmy. Tak było w przypadku Krakowa, tak było w przypadku miasta Wrocław. No i dokładnie tak samo będzie, jeśli chodzi o Trójmiasto i Warszawę. Czyli moje kolejne pytanie jest zupełnie zbędne, bo jest pytaniem, czy w czasie pandemii obniżyła się liczba kursantów. No ale tutaj już sama odpowiedź się nasuwa. Więc powiedz, jak wzrastała ta liczba kursantów w waszej placówce? Znaczy, no, początki oczywiście były bardzo ciężkie, bo no, pojawiliśmy się tak naprawdę znikąd. Wszyscy musieli się oswoić z nowym logo, z nową placówką szkoleniową. Oczywiście była pewna doza takiego braku zaufania, kim my w ogóle jesteśmy, ale z każdym kolejnym szkoleniem tak naprawdę umacnialiśmy naszą markę na rynku placówek szkoleniowych w Polsce. Szkolimy też w taki sposób, że ostatnio nawet specjalnie podliczyłem i aż 88% kursantów wraca do nas na szkolenia, także to jest jakby najlepsza odpowiedź, jeśli chodzi o wyznacznik naszych wartości i jakości. Także no tak jak powiedziałem, no, było na początku ciężko, teraz jest coraz lepiej, wiadomo, pandemia nie pomaga, no, ale idziemy przed siebie, mamy swoje cele i na pewno je będziemy realizować. Super. Powiedz mi, co sądzicie o edukacji online? No bo wiadomo, pandemia, kluby zamknięte, wszystko upada. I co sądzicie o edukacji online i czy przeszliście na edukację online? My od samego początku powiedzieliśmy jasno, że na edukację online ani nawet na edukację hybrydową po prostu nie przejdziemy. Dlaczego? Bo online to nigdy nie będzie naszym zdaniem tak samo jak stacjonarnie. Oczywiście online można w jakiś sposób inspirować, można przekazać wiedzę, ale my tutaj nie chcę używać słowa, że słyniemy, tylko no, staramy się być postrzegani jako ci, którzy szkolą tylko i wyłącznie stacjonarnie. Dlaczego? Ponieważ zauważyliśmy, że zawsze na szkoleniu stacjonarnym pojawiają się jakieś pytania, pojawiają się jakieś case'y, pojawiają się jakieś inne problemy i dyskusje, które online się po prostu nie pojawiają. I tak naprawdę całe te takie, ta esencja tego szkolenia powstaje podczas rozwiązywania tych wszystkich problemów. I mamy taki nasz jakby wyznacznik jakości, że jeżeli coś możemy zrobić lepiej, to róbmy i od razu robimy. A jeśli mamy świadomość tego, że online nie zrobimy tego tak dobrze jak stacjonarnie, to po prostu nie chcemy tego robić. Także pandemia pandemią,
Wiadomo, firma firmą, biznes biznesem, ale dla nas najważniejszy jest efekt końcowy, czyli wypuszczanie w świat wyszkolonego trenera. I my mamy gigantyczną odpowiedzialność za osoby, które kończą nas kursy i zależy nam na tym, żeby one faktycznie wychodziły z naszych szkoleń wyszkolone. A to jest ogromna jednak różnica, osoba wyszkolona, a ta, której się przekazało wiedzę. Także skoro chcemy ludzi wyszkolić, no to tylko i wyłącznie stacjonarnie i tego się trzymamy i tego się będziemy trzymać. Bardzo fajnie, więc cieszę się, że jesteście w REPS-ie i cieszę się, że no, trzymacie ten wysoki standard. Także dziękuję za to bardzo, bardzo mocno. No, po naszej stronie. Jako, że zaczęliście od kursów CPD, to powiedz mi takich 5 perełek, które warto zrobić w waszej szkole, takich krótkich kursów doszkalających dla osób, które już są trenerami i chcą poszerzyć swoją wiedzę. No to jest pytanie, na które tak naprawdę no, nie da się odpowiedzieć, bo których szkoleń bym tutaj nie wybrał, to bym no niestety, no, któryś szkoleniowiec był poszkodowany. Każde szkolenie, które jest u nas w ofercie, to taki nasz kolejny wyznacznik jakości, to my wszyscy trenerami jesteśmy i najpierw sami sobie zadajemy pytanie, czy byśmy chcieli na to szkolenie sami przyjść. Jeżeli odpowiedź jest nie, to po prostu takiego szkolenia w ofercie nie mamy. A te, które mamy, to znaczy, że sami chętnie byśmy wzięli w nich udział i sami chętnie byśmy je skończyli. Także tutaj naprawdę no, nie jestem w stanie odpowiedzieć prosto z mostu 5 tych szkoleń, a inne są gorsze, bo nie, wcale tak nie jest. Każde szkolenie u nas jest bardzo specjalistyczne. Jest to wąski temat, ale jest od góry do dołu, kolokwialnie mówiąc, maglowany. Także no, nie chciałbym tutaj w żaden sposób sprawić, żeby którykolwiek szkoleniowiec z naszego zespołu był poszkodowany i serdecznie mogę tutaj polecić każdy jednak do szkoleń, które w ofercie mamy i żadnego nie chcę wywyższać, ani żadnego nie chcę zaniżać jego wartości. Rozumiem. Więc teraz pytanie, jak dobierasz takich szkoleniowców, że oni są w tej elicie? Jak wyszukujesz tych ekspertów z danej dziedziny? Znaczy, to był, powiem szczerze, bardzo trudny i skomplikowany proces. Po pierwsze, musi to być osoba z przepotężną wiedzą, oczywiście, która w praktyce potem jest weryfikowana, ale na szczęście każdy ze szkoleniowców, który jest w zespole, taką wiedzę posiada. Po drugie, musi to być praktyk. No, ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tylko był teoretykiem. Ta osoba musi no, cały czas aktywnie pracować, cały czas musi się doszkalać. Tutaj też we własnym zakresie i to jest też coś, na czym mi bardzo zależy, żeby te wszystkie takie nowinki, które wychodzą, to żeby moi szkoleniowcy byli z nimi na bieżąco. Po trzecie, to muszą też być pasjonaci, bo no jak ci ludzie pasji nie będą sobie mieć, no to oni nie będą w stanie zainspirować naszych kursantów. No i tutaj jeszcze kolejny taki aspekt, który też uważam, że jest bardzo ważny. Ten nasz każdy szkoleniowiec, on musi umieć przekazać wiedzę, a także musi umieć nauczyć wszystkich trenerów oraz przyszłych trenerów, jak oni dalej mają nauczać. Bo jedna rzecz to jest nauczyć poprawnej techniki wykonywania ćwiczeń z danego tematu, z danego trenera, ale druga rzecz, na którą kładziemy potężny nacisk, to żeby ten trener miał świadomość, z jakimi problemami może się spotkać w swojej pracy i jak on ma te problemy rozwiązać i jak on dalej ma nauczać. To jest właśnie bardzo ważne i na tym się bardzo mocno skupiamy, żeby ci ludzie wiedzieli, jak szkolić swoich podopiecznych, a nie tylko, żeby sami potrafili dane ćwiczenia wykonywać. Bardzo, bardzo dobry sposób rekrutacji, także też tutaj przychylam się. Powiedz mi teraz tak, czym się wasze kursy odróżniają od innych szkół? No bo na pewno przy otwarciu placówki patrzyłeś na konkurencję, więc czym się różnicie? Znaczy tak, oczywiście, że patrzyłem, aczkolwiek tutaj wychodzimy z takiego założenia, że nie chcemy kopiować schematów innych placówek, tylko sami chcemy sobie być panami, czyli my robimy wiele rzeczy po prostu po swojemu, a nie to, jak inne placówki po prostu to robią. Aczkolwiek, jakie cechy nas wyróżniają? Tak jak powiedziałem, po pierwsze, tylko i wyłącznie stacjonarne, po drugie, szkolimy tak, żeby każda osoba wiedziała, jak dalej szkolić, czyli też to, co już wcześniej powiedziałem. Po trzecie, od góry do dołu każdy temat jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno maglowany i się skupiamy mega nad każdym szczegółem.
Kolejna rzecz, nasze kursy odbywają się tylko i wyłącznie w małych grupach. Bo jak to będzie grupa 20-osobowa, to nie ma szans, żeby jeden szkoleniowiec był w stanie wyszkolić wszystkich kursantów. Także znowu, biznes biznesem, ale wolimy mniej kursantów na jednym szkoleniu, ale żeby zrobić to po prostu lepiej. I kolejna kwestia, na każdym szkoleniu wszyscy kursanci są dobierani w pary, potem te pary są mieszane i oni na swoich własnych tutaj przykładach się uczą właśnie, jak dalej uczyć swoich podopiecznych. Czyli praktyka, praktyka i o praktyka. Tak, tylko i wyłącznie minimum teorii, aczkolwiek niezbędnej teorii, ponieważ też zauważyliśmy, że w ostatnim czasie na rynku fitness pojawiło się wiele rzeczy, które w naszym odczuciu są samą sztuką dla sztuki. No my się skupiamy na tych fundamentach, a także na tych bardzo zaawansowanych tematach, ale które są niezbędne do tego, żeby móc w pełni etycznie pracować z podopiecznymi. Adrianie, teraz czy zamierzacie poszerzyć swoją ofertę kursów o kursy biznesowe, o kursy psychologiczne, o kursy takie związane z mental health? Czy to wchodzi w grę i czy chcecie to robić? Znaczy na chwilę obecną jedyny kurs, który mamy w planach, to jest wprowadzenie biznesu trenera personalnego, aczkolwiek i nie jest, przyznaję szczerze, to dla nas temat, który nam spędza sens powiek, ponieważ chcemy się skupiać tak naprawdę i być postrzeganymi jako placówka, która prowadzi specjalistyczne szkolenia praktyczne. Szkolenia z biznesu trenera personalnego, szkolenia z psychologii w sporcie, to są dla nas takie szkolenia akcesoryjne i nie na nich chcemy budować naszą markę, tylko dopiero później, jak już będziemy mieć w pełni opanowane te wszystkie kursy specjalistyczne, które w ofercie mamy, to dopiero dokładać te kursy, że tak powiem, akcesoryjne. Także nie jest to dla nas temat najważniejszy. Oczywiście wiemy, że to sama sprawa biznesu trenera personalnego, psychologii w sporcie jest istotna, aczkolwiek no, my jesteśmy placówką, która skupia się na praktyce i na tym się skupiać chcemy. Powiedz mi teraz, czy na rynku polskim zauważasz, że ten rynek fitnessu rozwija się w dobrym kierunku, czy instruktorzy, szkoleniowcy mają coraz lepszą wiedzę, czy wyróżniamy się na tym rynku pomiędzy innych krajów europejskich, czy raczej jesteśmy na tym samym poziomie? Jak to wygląda i jak to jest w Twojej opinii? Znaczy ja powiem tak, tutaj bardzo możliwe, że wbiję kij w mrowisko, ale niestety, ale dostrzegam coraz większy minimalizm. To znaczy, dostrzegam, że kursy na trenera personalnego nagle można zrobić online. Jakoś nie znalazłem nigdzie kursu na prawo jazdy online. No to nie jest przypadek, że nie znalazłem takiego kursu, a jednak kurs na trenera personalnego online można zrobić i taka osoba potem ma pracować z żywym organizmem człowieka. Kto weźmie za to odpowiedzialność, jeżeli coś się stanie? Druga kwestia, to coraz częściej też widzę, że kursy na trenera personalnego tak naprawdę można zrobić w 2, 3, w górę 4 weekendy. No umówmy się, jeżeli ktoś wcześniej nie miał jakiejś wielkiej styczności ze sportem i nagle sobie wymyśli, o, będę trenerem personalnym, to ten ktoś po takich 8 dniach nauki, już nawet przyjmijmy, że stacjonarnie, po 50-60 godzinach, to ta osoba nie jest w stanie skutecznie ani bezpiecznie pracować ze swoimi podopiecznymi. Także no niestety ostatnio dostrzegam minimalizm, dlatego żeby te kursy nie były znowu wywindowane cenowo, ale jednak no, odbijają się one na jakości. A jednak bardzo bym sobie życzył, żebyśmy my wyznaczali tę jakość, żeby te kursy faktycznie były, mówię o kursie na trenera personalnego, żeby one były obszerne, żeby ta osoba, która skończy kurs, żebyśmy my jako szkoła mieli pewność, że ten ktoś komuś krzywdy nie zrobi. Bo teraz niech dojdzie do właśnie tej sytuacji, że ktoś złapie kontuzję. Kto jest temu winien? Ten trener? No nie, bo on myśli, że on wie dobrze, że on został nauczony. Odpowiedzialny za to ponosi placówka szkoleniowa. No, w naszym przypadku, tak jak powiedziałem wcześniej, czujemy gigantyczną odpowiedzialność za absolwentów naszych kursów i dla nas byłoby porażką, gdyby któryś trener z powodu swojej niewiedzy lub błędnego myślenia, że daną wiedzę posiada, zrobił komuś krzywdę. My takich porażek nie chcemy ponosić. I życzyłbym sobie bardzo, żeby inne szkoły, wszystkie szkoły w Polsce, również właśnie szły tym tokiem myślenia, żebyśmy wyznaczali jakość, żeby te kursy były obszerne, żebyśmy mieli świadomość, że zrobiliśmy wszystko, co byliśmy w stanie zrobić, żeby dana osoba wyszła z kursu
faktycznie wyedukowana, a nie żebyśmy szli po najniższej linii oporu, czyli kurs 60 godzin i okej, robimy kolejną rekrutację na kurs na trenera personalnego. Takie są niestety moje szczere odczucia. No, ja się zgadzam z Tobą w 100% i też będziemy pracować nad tym, żeby właśnie takie kursy pozostały na rynku i żeby osoby, które będą podejmowały decyzje, nie podejmowały decyzji tylko cenowej, ale też zawartości tego, co jest w środku, co dostarczy taki kurs. Także też jesteśmy za tym. Przede wszystkim wiedza jest najważniejsza. Powiedz mi kolejne pytanie, jakie macie plany? Co wy teraz będziecie planować? Mam nadzieję, że pandemia już się skończy i że będziemy mogli normalnie wrócić do normalności, więc jakie są wasze plany? Taki nasz największy plan, ostatnio właśnie wprowadziliśmy w życie, czyli dostaliśmy akredytację na nasz kurs na trenera personalnego i pragnę nadmienić, że jest to pierwszy kurs w Polsce, w którym można sobie po części ogólnej wybrać specjalizację. Tylko dodam, że część ogólna ma 100 godzin, a specjalizacja do wyboru ma 20 godzin i oczywiście można wybrać kilka specjalizacji. Aczkolwiek nie widziałem wcześniej na rynku polskim kursu, w którym można wybrać specjalizację kształcenia, w którym potem się chce pracować ze swoimi podopiecznymi. Kolejne plany, tak jak powiedziałem, chcemy wyjść na Trójmiasto, chcemy wyjść na Warszawę. Tak właśnie krótkofalowo na razie tyle. A o tych planach długofalowych, na razie nie będę mówić, bo rzeczywistość może bardzo brutalnie zweryfikować. Poza tym, tak jak wcześniej tu powiedziałeś, mamy pandemię, a pandemia też wiele planów niestety torpeduje. Dobrze. Lecznie. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo atrakcyjny wydaje mi się. Przeczytam, czy na czacie ktoś pisał, jeśli są jakieś pytania, to oczywiście proszę bardzo. Brawo, utożsamiam się z takim 109%. Bardzo mi miło, dziękuję. Z tymi kursami online na trenera personalnego właśnie szukałem kursu najbardziej obszernego, no i znalazłam wtedy właśnie w REPS-ie akredytowaną placówkę. Jest to irytujące, że ktoś robi 2 tygodnie online trenera personalnego, czyli tak. No zgadza się. Wiedzę trzeba zdobywać cały czas na siebie. Dokładnie tak. Tutaj wszystko się bardzo mocno rozwija, no i musimy podążać za tymi wszystkimi nowinkami, bo inaczej będziemy stać w miejscach. To stoi w miejscu, jak wiemy, to niestety się cofa. Dobrze, wychodzimy już z Facebook Live, jeszcze chwilę zostaniemy tutaj na konferencji, więc jak was nie ma na konferencji, to żałujcie, wszystko dzieje się też za zamkniętymi drzwiami. Także dziękuję za wywiad live.